Jest wtorek, a więc pora na przedświąteczne wydanie Radiowego Ekspresu Studenckiego, czyli magazyn z życia Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W kolejnym wydaniu witają się z Wami Maria Rębisz-Sasiela oraz Michał Rybka. A o czym powiemy dzisiaj? O wieczornicy, czyli wspólnej eucharystii studentów z ojcem założycielem i władzami WSKSiM. O wspólnym kolędowaniu. O postanowieniach na nowy rok. Oraz o spotkaniu opłatkowym. Radiowy Ekspres Studencki. 19 grudnia odbyła się wspólna eucharystia studentów, wykładowców i pracowników WSKSiM. Jest to coroczne spotkanie opłatkowe społeczności akademickiej przed świętami Bożego Narodzenia, by w rodzinnej atmosferze przełamać się opłatkiem wraz z naszą wspólnotą akademicką, studentami, wykładowcami oraz duszpasterzami. Tego roku nabrała ona innej formy ze względu na ograniczenia wprowadzone w naszym kraju z powodu pandemii. Dlatego zgromadziliśmy się na wspólnej modlitwie w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II, aby podziękować Panu Bogu za mijający rok kalendarzowy oraz prosić o szczególne łaski na nadchodzący rok 2021. Jako akademicy jesteśmy też taką wspólnotą, w której chcemy wzrastać. No i takie spotkania tuż przed Bożym Narodzeniem, kiedy rozjeżdżamy się do swoich domów, no mają też taki wymiar wspólnototwórczy. To jest okazja do tego, żeby popatrzeć sobie w oczy, żeby złożyć sobie życzenia, żeby też przeprosić się. We wspólnotach różnie bywa, więc to jest też ten moment, ale w tym roku pandemia sprawiła, że te nasze spotkania adwentowe kończące ten rok miało trochę inny charakter, dlatego że byliśmy na mszy świętej w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II i tam bez dzielenia się opłatkiem chcieliśmy modlić się w intencji naszej wspólnoty, w intencji wszystkich studentów, wykładowców, pracowników, wszystkich tych, którzy są zaangażowani w życie akademickie na co dzień, no i w intencji rodzin, do których studenci powracają. To jest, myślę, też bardzo ważne, żeby takie orędzie pokoju, orędzie miłości właśnie z tej świątyni po prostu zawieźli tam, gdzie się udają. To był wyjątkowy czas. Dlaczego? Zapytaliśmy studentów naszej uczelni, jak przeżywali tę uroczystość. Tegoroczna wieczornica na pewno różniła się nieco od pozostałych, od chociażby zeszłorocznych. Nie było wspólnego kolędowania, wspólnego posiłku. Nie spotkaliśmy się wszyscy w restauracji tak jak co roku. Wspólnie udaliśmy się na mszę świętą do sanktuarium, gdzie właśnie celebrowaliśmy ten moment wspólnie, wszyscy razem, jako wspólnota. W sobotę o godzinie 19:30 w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu odbyła się msza święta, która zrekompensowała brak wieczornicy będącej wigilijnym spotkaniem społeczności uczelnianej. Zostaliśmy zachęceni do dawania świadectwa swoją postawą, głosząc dobrą nowinę. Na koniec ojciec rektor założyciel wręczył wszystkim obecnym opłatki wigilijne, aby przekazali je wraz z najlepszymi życzeniami swoim rodzinom. W minionym tygodniu w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej odbyło się wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek. Kolędowanie to nieodłączny element okresu Bożego Narodzenia. Według tradycji akademickiej rozbrzmiały świąteczne utwory przybliżające nas do Narodzenia Pańskiego. Byłam obecna na dzisiejszym koncercie naszego studenckiego zespołu na dwa głosy i muszę powiedzieć, że bardzo spodobała mi się ta inicjatywa, ponieważ nasi studenci przypomnieli o tym, że Pan Jezus tak naprawdę rodzi się każdego dnia w naszych sercach. I jest to prawda i powinniśmy stale o tej prawdzie pamiętać. No ja miałem się zająć wszystkim tym, co związane ze sprawami organizacyjnymi i technicznymi, zwołać zespół, całą grupę, żebyśmy mogli robić próby i przygotować się na ten koncert, ale także byłem od tej strony organizatorem, żeby załatwić wszystko to, co konieczne, prawda, czyli żebyśmy mogli zagrać w sanktuarium. Też zrobiliśmy plakaty, porozwoziliśmy po niektórych parafiach w Toruniu, no i po prostu razem z zespołem pracowaliśmy nad tym,
żeby móc dzisiaj dać taki wspaniały koncert. Zawsze największą trudnością jest to, że każdy ma mało czasu, tym bardziej teraz, kiedy mamy okres taki sesji, egzaminów i zaliczeń. Każdy ma mało czasu, żeby sobie wygospodarować go właśnie na takie próby. Jaka atmosfera towarzyszyła studentom? Kolędowanie uważam, że było bardzo dobre. Bardzo mi się to podobało. Taka była cudowna atmosfera. I uważam, że trzeba tą tradycję tutaj na tej uczelni podtrzymywać i powtarzać co rok. Uważam, że jest bardzo, bardzo fajna taka tradycja, taka jednocząca ludzi. Można sobie pośpiewać piękne kolędy, których naprawdę w języku polskim nie brakuje. I tak już wcześniej wspominałem, trzeba to cały czas kultywować i pielęgnować tą tradycję. Były takie też i mniej znane kolędy, można było się pouczyć ich nawet trochę. I uważam, że to było najpiękniejsze. A teraz krótko o postanowieniach na nowy rok. Powoli wkraczamy w nowy rok kalendarzowy. To czas, w którym z nadzieją patrzymy w przyszłość i mamy poczucie, że wszystko złe odchodzi wraz ze starym rokiem. Postanowienia noworoczne mogą nam pomóc zmienić swoje nastawienie. Zapytaliśmy, jakie postanowienia noworoczne towarzyszą społeczności akademickiej na nadchodzący rok. Jednym z moich postanowień noworocznych jest rozwijać swoje pasje, też lepiej zorganizować swój czas, żeby móc je rozwijać. Ostatnio powróciłam do malarstwa, które zaniedbałam, będąc w klasie maturalnej oraz na studiach i chciałabym tą umiejętność też rozwinąć. I myślę, że właśnie poprzez lepszą organizację czasu, poprzez tworzenie planów swojego dnia i angażowanie się w to, co naprawdę jest dla mnie rozwijające. Moimi postanowieniami noworocznymi są znalezienie nowej pracy, dobrze płatnej pracy oraz przytycie. Przed powrotem do naszych rodzinnych stron wspólnota akademicka przygotowała życzenia na najbliższy czas. Wszyscy mówią, że te święta będą inne i że będą trudne. To prawda, będą trudne z powodu panującej pandemii, ale ta trudność może nam przeszkodzić lub pomóc przeżyć jeszcze głębiej prawdę świąt Narodzenia Pańskiego. Kiedy otwieramy Ewangelię i poznajemy wszystkie okoliczności, w jakich Syn Boga stał się człowiekiem, to odkrywamy, że wybrał nie to, co łatwe, tylko trudne, a nawet najtrudniejsze. Także dziś Bóg pragnie wejść we wszystkie sytuacje, które odbierają nam poczucie sensu, a Jego przyjście w te wszystkie wymiary naszego świata pokaleczonego jest dobrą nowiną. Życzę Wam takich świąt, które dostarczą nadziei i też nauczą nas, jak ją przekazywać innym. A teraz głos studentów. Życzę Wam takich świąt, które dostarczą nadziei i też nauczą nas, jak ją przekazywać innym. Choć te święta będą inne, to wszystkim życzę radości i miłości w rodzinnym gronie. Niech te święta Bożego Narodzenia będą błogosławionym czasem. My również dokładamy się do tych pięknych życzeń, szczególnie teraz w tym trudnym okresie. Życzymy Wam przede wszystkim zdrowia, wiary oraz nadziei na lepsze dni. Czas na magazyn, który przygotowała Agata Kukawka. Agata, zapraszamy. To jest Radiowy Ekspres Studencki. Za 2 dni święta, już teraz nasze mamy krzątają się w kuchniach. W powietrzu czuć zapach cynamonu, pierników, pod stopami biało. I wcale nie mówię tutaj o śniegu, bo z nim ostatnio w święta różnie, ale mówię tu o mące, która zawsze jakoś znajduje się pod naszymi stopami podczas lepienia pierogów. Z tym właśnie kojarzą nam się święta, z różnymi przygotowaniami serca i ducha. Ale dzisiaj gościem magazynu Radiowego Ekspresu Studenckiego jest ksiądz Marek Solniczek. Zastanawia mnie, jak przygotowania do świąt, do Wigilii przeżywa kapłan. Jaki to dla niego jest czas? Jak on się do tego przygotowuje? Na pewno jest to czas pracowity, z tego względu, że przed świętami oczywiście ludzie w dużej mierze chcą też przystąpić do spowiedzi, chcą przystąpić do sakramentów i ksiądz jest wtedy właśnie taki bardziej dostępny, że wtedy więcej czasu spędza, czy to w konfesjonale, czy też na rozmowach. Ale oczywiście jest to też czas takiego przygotowywania, czy to żłóbka, czy też takiej dekoracji świątecznej w kościele, ale też nie ma co ukrywać, jest to czas przygotowania samego księdza na te święta, na przyjście, na pamiątkę przyjścia
Pana Jezusa, bo tak naprawdę no to przecież o to głównie chodzi w tych świętach, żeby na nowo sobie przypomnieć tą wielką tajemnicę Bożego wcielenia, Bożego przyjścia tutaj na ziemię. A w jaki sposób te przygotowania są czynione? Czy chodzi tu o jakieś rekolekcje, czy jakąś taką formację wewnętrzną? Oczywiście w każdej parafii w tym czasie jest trochę trudniej, ale znam też parafie, gdzie są prowadzone rekolekcje adwentowe. Ale myślę, że takim jednym z podstawowych dla księdza momentów przygotowania to jest takie przygotowanie swoje, własne. Takie stanięcie nad Słowem Bożym, pochylenie się nad Słowem Bożym, zatrzymanie się w ogóle w tym biegu takim dnia codziennego i przypomnienie sobie tak naprawdę o tym, co Pan Bóg w tym dniu, w tym czasie właśnie czyni. To wielkie dzieło wcielenia Pana Boga, wstąpienie wielkiego Boga, no nie ma co ukrywać, ale w grzesznego człowieka, w tą marną naturę, jest wielką tajemnicą, w której tak naprawdę dużo się dzieje i takie same przypomnienie sobie o tych sprawach jest bardzo ważne i istotne. Jak wierni na przykład mogą też przygotowywać się do przyjścia Pana Jezusa na ziemię, do pamiątki Jego narodzin? Czy jest jakiś taki sposób, który ksiądz poleciłby każdemu człowiekowi na ten czas przygotowań? Myślę, że pierwszym podstawowym sposobem to jest to, żeby sięgnąć po Pismo Święte. Myślę, że bez Pisma Świętego żadna tajemnica Pana Boga, tajemnica naszej wiary nie ma sensu, bo w Piśmie Świętym Pan Bóg zamyka swoje objawienie, zamyka to, co chciał nam przekazać. I to właśnie w Piśmie Świętym dowiadujemy się najwięcej o Panu Bogu i o samej tej tajemnicy, o tym, dlaczego Pan Bóg w ogóle chce przyjść na świat. Z drugiej strony warto jest to, tak mi się wydaje, że warto jest to skonfrontować też z atmosferą świąt, które daje nam świat, że tak naprawdę ta atmosfera jest w ogóle inna. To nie są piękne kolędy, nie jest nastrojowa atmosfera, to nie pięknie udekorowane domy i tak dalej. No bo Pan Bóg przecież rodzi się w ubogiej stajence, rodzi się w ubogiej grocie, gdzie tak naprawdę nie ma pięknych rzeczy, nie ma pięknych dekoracji. Rodzi się tak naprawdę w tym, co zostaje w rzeczywistości. Brakuje takiego zatrzymania nad tajemnicą prostoty, nad tajemnicą tego, że Pan Bóg wcale nie przychodzi w wielkiej atmosferze, ale w prostym, zwykłym, codziennym wieczorze, codziennej nocy, której gdzieś tam chce właśnie doświadczyć człowieka takim wielką łaską Bożą, wielką łaską wcielenia Boga w człowieka. No właśnie my w tym czasie świątecznym często ulegamy takiej presji, takiemu świątecznemu szałowi, że muszę zrobić prezenty, że muszę przygotować świąteczne potrawy, że muszę ugościć moich gości. I ten czas często jest takim czasem szybkim. A właśnie powinien być takim czasem zatrzymania, więc rzeczywiście myślę, że ta rada jest bardzo cenna i zachęcamy wszystkich, żeby sięgnęli te dwa dni przed Wigilią Bożego Narodzenia do Pisma Świętego i tam na chwilę się po prostu zatrzymali, więc mamy już coś dla ducha, a teraz coś dla ciała. Na przykład mnie bardzo ciekawi, jak ksiądz spędza Wigilię. Czy to jest tak, że ksiądz jest gdzieś na plebanii, czy ma też ksiądz szansę wrócić do swojej rodziny? Jak to wygląda u księdza? To jest uzależnione też od parafii, od tego, jak się jest człowiek oddalony od swojego domu rodzinnego. Ale oczywiście pierwszą i podstawową rodziną jest rodzina kapłańska i święta bez rodziny no jakby są trudne do wyobrażenia. Każdy ksiądz we wspólnocie, jeżeli jest, bo oczywiście są też księża, którzy są indywidualnie na parafiach, ale księża, którzy są we wspólnocie, oczywiście spotykają się w dzień Wigilii na wspólnym ucztowaniu tej wielkiej tajemnicy i ono wygląda tak samo jak w każdej rodzinie. Łamiemy się opłatkiem, oczywiście na początku jest modlitwa, ten fragment z Pisma Świętego.
zasiadamy do wspólnego stołu, aby gdzieś tam też wspólnie pobyć, wspólnie porozmawiać. To jest też taki fajny moment, kiedy po tym czasie przygotowania kościoła, w parafii, wspólnoty i tak dalej, także my, księża, możemy się zatrzymać i gdzieś tam we wspólnocie swojej rodziny właśnie też przeżyć tą tajemnicę tego wielkiego dzieła Pana Boga. No i oczywiście jest też ta druga strona, czyli bardzo często jest dzień wolny dla księdza, który jedzie gdzieś tam do rodziny i ten dzień spędza z rodziną, żeby właśnie też gdzieś tam w tej gronie najbliższym właśnie też doświadczyć wielkiego trwania we wspólnocie rodzinnej, żeby móc też właśnie z tą rodziną, z której się wychował człowiek, właśnie przeżyć tą tajemnicę Bożego Narodzenia, tajemnicę Bożego Stąpienia tutaj na ziemi. A czy podczas łamania się opłatkiem te życzenia wśród wspólnoty księży i wśród wspólnoty rodzinnej są inne? Są inne. A czym się różnią? Na pewno są inne. Czym się różnią? Nie chcę mówić, że jedne są lepsze, czy któreś są gorsze. Są inne. Wiadomo, że rodzina patrzy trochę inaczej. Ludzie świeccy patrzą trochę inaczej na pewne sprawy związane z, czy to ze świętami, czy też z przeżywaniem właśnie różnych tajemnic naszej wiary. A inaczej księża patrzą na pewne sprawy i pewne tajemnice. Te życzenia są inne. Są pogłębione bardziej o tajemnice naszej wiary, o tajemnice doświadczenia właśnie Boga. Oczywiście one nie są lepsze czy gorsze. Są po prostu przepełnione taką tajemnicą Bożej łaski, Bożego daru. A w takim razie na koniec takie pytanie rozluźniające. Jaka jest księdza ulubiona potrawa świąteczna? I czy jest ona przygotowywana przez własną mamę, czy przez jakąś gospodynię parafialną? Ja powiem szczerze, że do pewnego momentu bardzo, bardzo lubiłem kutię. To była moja ulubiona potrawa. Ale od pewnego momentu bardzo lubię barszcz z uszkami. I to jest bardzo, bardzo śmieszne, bo ja ogólnie barszczu... oczywiście zjem barszcz, nie jest jakoś nie gardzę barszczem czy cokolwiek, ale barszcz z uszkami mógłbym na Wigilię naprawdę dużo zjeść. Bardzo, bardzo mi smakuje. Czy jest przygotowywany przez mamę? Owszem, gdy jadę do domu. Ale gdy spędzam Wigilię na plebanii, to owszem, przygotowuję to pani gospodyni, która również bardzo pyszny barszcz przygotowuje. Oczywiście nie jest to mamy, nie jest domowy, ale jest równie pyszny z ręki pani gospodyni. To z tym pysznym smakiem zostawiamy Was. Życzymy Wam pięknych świąt Bożego Narodzenia, żebyście przeżyli je też w sposób duchowy, ale żeby nie zabrakło tego pysznego barszczu i rodzinnego stołu i łamania się opłatkiem. Niech te życzenia będą szczere, płynące z serca. I ja również łączę się z życzeniami Agaty, ale także życzę tego, żeby Pan Bóg naprawdę się narodził w Waszej codzienności, w Waszym życiu, a nie tak naprawdę tylko i wyłącznie w kościele czy we wspólnocie. Bo Pan Bóg przychodzi tak naprawdę do każdego z nas, nie do wspólnoty, tylko indywidualnie do każdego. Dziękujemy za te słowa, za te życzenia. Gościem Radiowego Ekspresu Studenckiego był ksiądz Marek Solniczek. Na dziś to wszystko. Zapraszamy Was do śledzenia naszych mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram i Twitter. Zachęcamy do zaglądania na stronę internetową naszej uczelni wskasim.edu.pl, w której można znaleźć wiele informacji. I tym sposobem kończymy dzisiejsze wydanie Radiowego Ekspresu.